Nigdy nie wolno powiedzieć, że czegoś się nie da zrobić. Całe moje życie to jest jedna wielka sinusoida. Trudno powiedzieć, żeby z kimś pracowało się trudno, bo każda z tych postaci jest ważna, każda jest inna. Mam pół szuflady wizytówek od fotografów, którzy zwracali się do mnie. Gdybyś czegoś czasem nie chciał zrobić, ja jestem bardzo chętny. Kora to jest na pewno wielka postać sceniczna. Wydawało mi się, że skoro mówię, jestem taki wielki, to przecież ja się tylko odezwę i już mnie będą chcieli. Nie. Mam wypracowane miejsce w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Ja jestem jedynakiem. Moja matka dostała udaru, bardzo poważnego udaru, po którym nie chodziła, nie mówiła. Poczułem się w obowiązku, że muszę jej po prostu pomóc. Trwało 11 lat. Albo nie robię nic, albo robię najlepiej jak potrafię. Jak wypadnie z rynku, to zapomnij. O tobie też zapomnę. Moje dziecko wie o tym, że tato potrafi wiele rzeczy, ale jak jej powiedziałem, że będę robił noże, mówi: ojciec, a czy ty zrobiłeś kiedykolwiek jakieś nóż? Ja mówię: nie. Skoro ojciec mówi, że będzie robił noże, to niech robi, ale widziałem pesymizm nieprawdopodobny. Nigdy nie wolno powiedzieć, że czegoś się nie da zrobić.